Siemka wszystkim, z tej strony Soulie i w dzisiejszym filmie powiemy sobie trochę o nowym wydarzeniu 14 dni lata w Fortnite. Ale zanim zaczniemy, chciałbym poprosić was o zostawienie łapki w górę, aby ten odcinek trafił do większej ilości osób oraz pamiętajcie o wpisaniu mojego unikalnego kodu w sklepie, czyli Soulie. Oraz pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 80% osób, które ogląda moje materiały, jeszcze mnie nie subskrybuje. A jeszcze zanim zaczniemy, mam dla was jedną wiadomość, ponieważ na moim kanale trwa obecnie konkurs na aż 8 pakietów startowych, więc jeżeli chcesz spróbować swojego szczęścia, to link będzie w przypiętym komentarzu oraz teraz w prawym górnym rogu ekranu. Tak więc nowy koncert na naszej wyspie startuje 22 czerwca o godzinie 15 czasu polskiego. Koncert pojawi się na miejscówce Wydmy Wierzących, na których już od początku trwającego sezonu mogliście zobaczyć specjalne światła oraz przyczepy z częściami sceny. Niestety nie będzie to koncert Travisa Scotta, tak jak każdy przewidywał, tym razem wykonawca jest niestety niezdany, więc niestety nie będzie Travisa w sklepie prawdopodobnie w tym sezonie. Teraz przejdziemy sobie trochę do darmowych przedmiotów oraz wyzwań, ponieważ prawdopodobnie to was najbardziej interesuje, więc jak możemy wyczytać z posta, który był opublikowany na oficjalnym profilu Fortnite, uroczystości obejmują nowe zadania, nowe nagrody i mnóstwo zabawy ze znajomymi. Czekamy na więcej informacji na temat tej dwutygodniowej imprezy, która rozpocznie się 22 czerwca. Jak widzicie, nie mamy jeszcze podanych dokładnych wyzwań oraz przedmiotów, które otrzymamy za ich wykonanie, lecz pamiętajcie, że pojawiły się one w plikach gry i dataminerzy na Twitterze na pewno szybciej nam je zaprezentują. Całe wydarzenie będzie trwało dokładnie 14 dni, czyli jak się domyślacie, mamy 14 dni, aby wykonać wszystkie questy, które zostaną dodane w tej aktualizacji. Dzisiejszego odcinka to by było na tyle, mam nadzieję, że wam się spodobał. Pamiętajcie o moim kodzie w sklepie i widzimy się w kolejnych filmach. Siema!